Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej cudownej serii Warhammer Vermintide 2. Jest ze mną oczywiście moja tutaj ferajna, najlepsza na świecie, Teo. Jestem. Wercia. Obecna. I Precelek. Precelek. Oj. No nie, wywaliło go na początku misji, czyżby? Czy udajesz, żeby nas zaskoczyć? Bez kitu. Halo? No nie wierzę. Jeszcze tak chamsko, słuchajcie, na przywitaniu, jakby mnie tak zlał. No, nie, ja dzisiaj z wami nie gram. Nara. Tak. Nie, po prostu Precelek stwierdził, że on nie chce tego, bo zmieniliśmy poziom trudności na rekruta z powrotem i on po prostu, wiecie, stwierdził, że to dla niego za proste. On chciał hardcore. To w końcu, jaką masz teraz moc? Ja? Nie, no ty masz tą szarżę, a Wercia? Ja mam takie, że mi się robi taka mgła i wtedy mocniej bije. Bo jesteś niewidoczna chyba. A słychać mnie teraz? Słychać? Słychać. A to przez tym spika, nie wiem czemu. To wracamy, Precelek dołączył do nas. Jej! Jestem w końcu, tak. Dobra. Jednak się nie pogniewał, słuchajcie. Tak, a, wrócił tak nie do nas. Było, wiecie. Jakże bym mógł. To biegniemy, słuchajcie. Lecimy. Tym razem pociśniemy to ostro. Hahaha, bo niższy poziom trudności. Śmieszne. Okej. O, już mam jakąś bombę na wstępie. No. Dobra, chodźcie tu szczurasy. Dobra, początek był chyba... Czekajcie, jakoś na prawo trzeba było iść, nie? Ale one są dużo słabsze teraz, także spoko. No... Coś mnie ciśnie. To jest fioletowa. Żółta. Myślałem, że to ja mam problemy z kolorami. Wercia, chcesz o tym porozmawiać? O, a co tu jest? Może to jest jakaś... A nie, myślałem, że jakaś książka. Wercia. A to jest ten domek. To tu będzie książka. Dobra, tu będzie książka. Powinna być. Dobra, mam. Tylko ja muszę wtedy podkę wywalić, nie? Dobra, po co ci podka? Ty się sam leczysz. No w sumie. A no właśnie, muszę zwrócić uwagę, czy to działa. O Jezus Maria. Mag? Uciekajcie. O nie, nie brzmi gdzie. No, nie widzę go. Słuchajcie, ten mag jest najbardziej inteligentnym przeciwnikiem, bo on zawsze się ustawia jakoś tak taktycznie, że nie da się go wyczaić. No. Jezu, po co moja postać zjadła potkę? Nie wierzę, nie. O nie. Może idę, bo cię... Nie. Ej, faktycznie, jak to fajnie odnawia zdrowie. No odnawia, ja mam cały czas full HP teraz, nie? Na tym poziomie. Weź się, ja nie umiem się bić. Ojoj, skąpnęło. Dobra, macie tego maga, czy nie? Nie właśnie. Ja pierdziele, gdzie on jest? Nie, zaś jestem w wilku. O ma, widzę go, bo... Tylko muszę go skuszy. O, jest. Dobra, zginął. I gdzie my tutaj szliśmy? Do góry. Bo w tym domku nic nie było, nie? No. Potem przez ten most musimy przejść na górze nad nami. W tym domku nawet w ogóle drzwi nie było, była ściana. A ja tak doszłam do wniosku, słuchajcie, że może jest ten mój płomień jeszcze powiązany z bronią, którą założyłam. Może tak, być. Teraz pomyślałam, nie? No, może poczytaj o tej broni, czy ona coś no. Nie. A to jest jakaś lepsza? W sensie jakaś taka niebieska, czy coś? Nie, zielona. No z lepszymi statami teoretycznie, ale inna niż ta, którą miałam wcześniej. No, rozumiem. Jakoś w ogóle o tym nie pomyślałam wcześniej. Potka tam jest, ale nikt chyba nie potrzebuje. Tu są te. Wzięła. Ja bym wzięła. To Precel ewentualnie, no. Albo Teo, no. No to, a, no to ktokolwiek. Weź sobie to, co chcesz. No, to. Tu jest. Dobra. Tu coś jest? Jest amunicja, dobra, coś jeszcze? Chyba nie. Dobra, to możemy biec tam drugą stronę na most. Druga potka, więc ja zgarnęłam. Dobra. No jest ich więcej na pewno niż w poprzednim podejściu. Dokładnie tak. Ready? Nie biegniecie, okej. On w tej flagę, którą Corgus pomylił z bossem. Ale tu my gdzieś zginęliśmy zaraz, nie? No, my zginęliśmy szybko dość.
na dole. Zobaczcie, ile hord nam ominęło w tej chwili. Dokładnie. To jednak jest od levelu, nie? Ale jakbyśmy tak przeszli całą grę, mielibyśmy, nie wiem... Mikstura, tu coś jeszcze leży. Jezu, ten z tą... bomba... Uwaga! Gdybyśmy przeszli całą grę, mieli moc, nie wiem, 300, to myślę, że można by było się rzucić na tego weterana wtedy. Bo teraz to tak dramat. Ale mogłoby być po prostu takie hordy, tylko że żeby byli właśnie tacy przeciwnicy silni jak teraz, nie? To było fajnie. O nie! To jest. Rzucił we mnie tym gazem. Jezu, porządem na górę, wejrzeć, zejdź tu. O Jezu, to jest boss? Co to jest? No, jest taki... A nie. A ja go nie widziałem wcześniej. To ja go chyba biłam w tej poprzedniej planszy takiego, aha, ale on był taki mini bossik jakby. No rozumiem. Może elitarny, o to chyba tak się nazywa. Potka tutaj jest, Wercie, jakbyś chciała, bo nie masz chyba. Chcę. A wzięłaś już. No dobra, a tutaj to... nie przejdziemy, to na prawo, na lewo. Tutaj na dół, tak. No i myśmy tu chyba padli. No, no tam jeszcze kawałek dalej. Jeszcze tak między skałami przeszliśmy i potem zginęliśmy. Nie? Ale ich tu się naspierało. To was tutaj tylu jest. Ej, a jak ja mam tą F-kę, to ja jakoś inaczej wyglądam? W takim szale jakby jak jestem? Pokaż. Czy nie? Już teraz nie, bo już mi się wyłączyła. Aha, to musisz dać znać, jak będziesz. Dobra, ruchami. Dobra, dobra. Jak będziesz w szale, to... Jak będę w transie. No ale ostro się leczę. Ej, one tu z dziury wychodzą! Wow! Tyle dziury! Od korzenia! O! Okay. O, faktycznie! Śmiesznie! Ała! Szaszaszyn to był! Boże, ile ich idzie... Kolejny aszaszyn! No, na mnie leży. Boże... No teraz w końcu się ich trochę znalazło. Mag! Mag! Poczułam. Zniknął! Weźcie sobie potkę ktoś. Ej, ale ja go chyba nie zabiłem. On zniknął. No chyba tak. Jest, jest. Zasysa mnie. Zginął? Nie, znowu zniknął czy zginął? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. No jest. I co, leczysz się trochę, Precel? No, trochę idzie. Jest czarna plama na ścianie, więc jest szansa, że zginął. No tutaj dobra. Jest zestaw medyczny i fioletowa tym razem butelka. To ja nie chcę. To ja bym wziął. A fioletową to weź sobie jak chcesz, no. Znaczy ten zestaw medyczny. A, to ja w butelkę chętnie przykarnę. A, to tam było. Jakie zgodne dzieciaczki, no. Tak se wychowałeś, tak se masz. No. Patrzę, ale tu nigdzie chyba nie widać nic na książkę. No, chyba nie ma. Ale jest różnica kolosalna w poziomie. No jest, co prawda. Mm-hmm. O, tutaj dziurka jakaś. Tak, i tu jeszcze graliśmy, tu zginęliśmy w tej dziurce właśnie. No. Tak, tu żeśmy zeszli, prawda. To ja się... Dobra, ja odpalam, się odpalam ten tryb, słuchajcie. Czekaj, możecie... czekaj. No, dobra. Czekaj. Ja bym cię mogła widzieć. No już, odpalam. No. Nie wyglądasz tak samo. Tak samo? No. Tak samo? To słabo. Tylko tak lecisz do przodu. Zbieram już taką serio szarżę do przodu, nie? Mhm. O nie. O, psz. Ty tą wersję niewidzialność fajnie możesz wykorzystywać, nie? Mhm. Że możesz zniknąć i nagle się pojawić za plecami na przykład jakiegoś bossa. Tu by trzeba się przejść wzdłuż tych skał po lewej. Tak, tam coś było wtedy. O nie. A nie znowu śmierdziel jakiś. Zginął? Tak. Coś mnie tu ciśnie, a. Au! Pytanie brzmi co? No. Jakiś pa... Ała! O Jezu, jaką ten ma... Dobra. No teraz do Wercia dojechała. Ja mam problemy, słuchajcie, widzę, ta moja postać ma problemy z takimi opancerzonymi przeciwnikami. Jest słabsza po prostu, lepsza tak. Na te mniejsze, tak. A więcej niż, tak. No, niż te duże. Postacie. No, a ty na przykład tym ogniem chyba te opancerzone tak na luzie zabijasz. Wiesz co, nie wiem, musiałam tak mi się wydaje. Przyjrzeć. Idę przy tych skałach, ale nic nie widzę, wiecie? No ja też tu jestem, też nie widzę żadnej opcji. Tu jest podkład żółta, jakby... A tutaj nie przejdziemy, patrzcie.
Czekajcie, gdzie? Tu coś jest w ogóle. Tutaj gdzie jest ta tama taka, patrzcie. O, może tam być książka. Patrzcie w stronę rzeki. Poczekajcie, poczekaj Bercia, bo my szukamy książki. Czekajcie, bo ja tu gdzieś wpadłam. Maga widzę. Dobra, zabiłem go. Wiecie co? Dobra, to idę tam do ciebie. Bo ja tu wskoczyłam, ale... Tu jest podka w ogóle. No, dobra, czekaj, ja sobie golnę. Tak. Boję się, że jak ja tu zejdę, to nie jest dookoła przejście jakieś, ale wydaje mi się, że... Idą koledzy od rzeki. Nie byliśmy. Dobra, ja zeskoczę. Albo chodź ze mną, to żeby się nie rozdzielać. Idą koledzy od rzeki. Dobra, my szybko zaraz wracamy. Dobra, a będziemy walczyć. A to nie jest chyba dalsza droga. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale to długo się idzie. Nie wiem. Myślę, że coś zcheatowali. Ej. No teraz spoko przejdziemy to z Wercią do końca we dwójkę. Ej, no serio, uważaj, to jest jest, widzę, no, idę za tobą. Nie, no wróciliśmy się znowu do... O! Książka. Jest książka. Boże. Ale nieźle to było ukryte. No, nie wpadłabym na to. A no, ona mi się zastąpiła. To jest inna, to jest almanak. To jest ta druga książka, którą możemy zebrać, bo ja ją mam na pozycji czwartej, widzicie? No i coś się pojawiło, ale zobaczcie coś na czacie, oh fuck. Gdzie on jest? Nie wiem. Na czacie się pojawiło coś takiego, zabójczy aromat, wymagania spełnione, ukończ poziom, aby wykonać to wyzwanie. No to jest jakiś, wydaje mi się, że to jest ten almanak, że to jest no ta dobra, druga to chodź. Książka. Tutaj właśnie. Sobie na dół, nie? Powoli. No już zeszłam. Dobra, idziemy. Tylko nie mam podki teraz tej fioletowej, ale zostaje ta z życia, także spoko. Tak, tak, biegniemy. Ej, ale słuchaj, czyli ty mogłabyś jeszcze taką zwykłą wziąć teoretycznie? Mogę jeszcze zwykłą wziąć. Dobra. Tu jest... Słuchajcie, ale macie coś w ogóle obok swojej postaci w lewym dolnym rogu takie na czerwono? Tak. Tak, to się po tym podniesieniu tej książki pojawiło. Księgi 1 na 3, grimoire. A widzicie nasze HP? Mamy zmniejszone HP. No. Mamy zmniejszone HP o, nie wiem, mamy teraz 3 czwarte tak jakby. Ja pierdziele. Włączyliście challenge jakiś. No. Tak. Ale no dobra, ale na chyba, klucie, więc... chyba damy radę, nie? Dobrze, że tutaj na tym poziomie, a nie na tamtym trudnym, nie? No, ale czekajcie, lewo czy prosto? Prosto. A tu na lewo pytanie, gdzie trzeba iść, nie? Wydaje mi się, że trzeba iść na prawo, bo tam są te... To idziemy najpierw pochodnie. Tu. Do wyboru było lewo i prosto, Teo. Musimy iść na prawo. Ale to się chyba łączy, słuchajcie. Może. Albo tak. Chyba tak, z jednej i z drugiej strony. Ale trzeba by było tamtędy też przejść. Tutaj? O, słuchajcie, poczekajcie, wskoczyłem zaś znowu na jakieś skały, tak jak Teo ostatnio. Idziecie? No. Żeby się nie rozdzielać, jak mnie coś tu zaatakuje. O, tu. No, hop, hop. I teraz tu. Sekcja platformowa. I teraz tu. Łomatko. Ta góry to nie jest moja mocna strona. Jest skrzynka jakaś na dole. Tylko tyle. Myślałem, że książka będzie. Nie, no dopiero miałeś co. Mag gdzieś, bo wir robi. Ale w sumie całkiem fajnie. A jest ten mag tam na dole, dobra, widzę go. Idę do niego. Zniknął mi, no co za dziad. Oj. Okay. Widzę, że jesteśmy tutaj razem. Ale nie widzę go. Jakby trochę nas ten wir tu ten. Musicie zeskoczyć, bo horda do mnie biegnie. Już się skończył wir. Dobra. To idziemy po tych schodach teraz tam z tej drugiej strony przejść? Tutaj? No, zobaczymy, co tam jest. Nie, no to jak to przejdziemy z tą książką dodatkową. No to ja liczę na itemy jakieś. Tak, fajne. To ja też liczę na itemy, słuchajcie, jakieś zajebiste. Podka żółte. Mag! O Jezus, pijak. Uciekł chyba. Nie, zabiłaś go, dobra. Kurde, zaś znowu nie wiem gdzie iść. No nie, bo powinniśmy iść albo na lewo, albo... Tu jest beczka.
to jest jakieś, nie wiem, czy to nie jest główna droga tu chyba, wiecie? Ja się tu bardziej gubię niż w tym mieście w sumie. No. No sakra, tu jest dużo jaskiń, słuchajcie. No bo w mieście jest tak głównie. Dobra, to czekajcie, ja najpierw idę tu. No. Wydaje mi się, że tam, gdzie te pochodnie, to jest prawidłowa droga, tak jak Teo mówiłaś, nie? No tak mi się wydaje właśnie. Czekajcie, tu można przejść. Tu jest to drugie wejście, czyli tu się nic więcej nie da, Torgus. Aha, czyli tylko taki był zakaz tej jaskiń. A, czyli tyle, no dobra. No to idziemy. O cuk, tam jakieś spadają. Musimy się kierować w stronę tego zamku. No. Już jesteśmy blisko, teoretycznie. Ale pomimo tego mniejszego życia, to każdy ma z nas praktycznie całe, nie? No. Znaczy pełne. No. Ale to przynajmniej się pojawiają jakieś większe hordy, nie tak jak w poprzedniej misji, że no, było tak. Po czterech. Jezus, jak z siekierami leci. Jej. Oj, cześć, dzień dobry. Co zrobiłaś? Miałam kotkę przez przypadek, bo paznokcia chyba zamiast dwóch nam na trójkę i... Oła. No to chyba jesteśmy pod fortem jakiś albo coś. No. Mhm. Oj. Zbrojownia starego fortu. No. Ła, nie, no nie mogę z tymi zbrojami, no. Nic im nie robię, nie? Ej, ile trzeba w ogóle bić tego szczura starczą, żeby go zabić? A to też tak masz, okej. Okay. Nie, no, mi idzie i tą tak nawet szybko. 7 ciosów. No to Wiczwercia, ty jesteś dobra na nie. Skaczemy? Dobra. Hop. Biorę apteczkę jak coś. Dobra? Mogę? Wiesz. Tak. Jest jeszcze jedna jak coś. A tu jest skrytka, słuchajcie, i chyba jest książka z tyłu. Gdzie? Jak przyjdziesz do mnie, to tu jest z boku. Przyjdziesz do mnie. No, gdzie? Tu. Za tym. O, tu jest za tym. A nie, to jest przełącznik. Nie, to jest dźwignia. Cisnęłam. No. Strzela! Nie, bo tam jest... Ojoj. Dobra, chyba umarł. Nie umieraj. Precelek, nie wolno. Nie, nie, spoko, on umarł. A tu coś było? Aha, nie. Co wy tam tak podpaliliście na dole? To ja, przepraszam. Moja epka. I wiadomo, co zrobiła ta dźwignia? Nie. Ale to tak jak wtedy ja przyciskam. To to jest. Wyposażono grimoire. Wziąłem drugą taką książkę i mamy pół życia. Mniej niż to nawet. Czy ja mam to brać? Wiesz. A weź. Już się zresztą tego chyba nie da odłożyć, powiem ci szczerze. Kurka, to czekaj. No nie da się. Idziemy, słuchajcie, idziemy. Pozdro. Uwaga, Ashashi. Ojoj. Pozdro. Jest zwrot akcji, jest fajnie. Ej, to może w tym nie ma... A nie, też była zwykła książka. Nie czaj. Zwykła książka! Bercio, bierz. Tylko nie spadnij, dobra. Tylko może A nie, nie uleczysz się w sumie. No. Ja wale. To już końcówka. Końcówka? Tak mi się wydaje, no bo już przychodzimy tam do tego takiego miejsca docelowego. No ale wiecie, końcówki są najgorsze, nie? A mnie się wydaje, że jeszcze możemy łazić po tym forcie. Ej, ale właśnie końcówka, jak będą hordy w ogóle, a my tyle życia mamy tylko. No już nic nie poradzimy, no to ja nie mogę tego upuścić nawet. To jakby super było na weteranie w ogóle, jak tam się da. No nie, masz horda. Ale o czym nie mogę go podnieść? No. Dobra, idziemy, nie? Przed siebie. Tak. Idziemy i bijemy. Ja idę pierwszy, bo ja i tak się leczę jak atakuję, więc spoko. Ja też się leczę jak atakuję. A no tak, wy też to macie. Nie, Jezu, co kurczę, tu jeszcze dzieje? Jeden. Dobra, zabiłem go. Wybory medyczne to są na wodzie. O, wziąłbym, wziąłbym. Bierz. No to bierz. Też bombka jest, może ktoś by chciał zgarnąć. Mam bombkę już. Tam się Torgus rozglądaj, bo jeszcze może jest taka jedna różowa książka. No, mogłaby być. chodźcie, jest zwój, zniszczone dzieło sztuki. I kufer, może będą jeszcze potki. To fajnie by było. Dobra, tu już nic więcej nie ma, musimy iść w kierunku tej, nie wiem.
bramy. Tego zamku, no takiej bramy. Idź na zewnętrzny dziedziniec. O, podka jest. Ja mógł... A, no to bierz, bo są dwie. Tylko weź książkę z powrotem potem. Wiem, wiem. Ale to przeleźli z tym. Wzięłaś? Wzięłaś. Dobra, zeskakujemy. Tak. Dobra. Broń, broń bramy. Bramy. Ale to, że tej, na której stoimy? Nie wiem, a nie tam na dole? A tam na dole jest to pewnie będzie gdzieś książka jeszcze. No, słuchajcie. Jeszcze tu biegam. Biegnę w jakiś korytarz. A ja mam to samo. No bo ja z tobą biegnę. No, biegniesz za mną, tak. Znaczy, razem we mnie. Ja idę na prawo. To ja na lewo. To ja prosto. Na prawo nic nie ma, jest na lewo nic. Bomba u mnie i nic poza tym. Precel, jesteś gdzieś za nami, tak? Tak, amunicja. Jestem. Strzelaj z armaty do katapult. O? Ja wale. A tu do góry można iść. Tak, i tu jest znaczek ogólnie, więc ja tu biegnę. Tu jest zniszczone dzieło sztuki u mnie. Tutaj to, nie wiem, czy ty mnie widzisz. Dobra, po tym dachu jakbyś przebiegł. Mam strzelić w ogóle. To strzelaj, strzelaj. Bo to pewnie kilka razy trzeba będzie strzelić. Czekaj, ale nie umiem tym odwrócić. O Boże, jak dziwne. Precel, spadłeś! No, zrzucili, popchnęli mnie. Precel, nie spadnij, błagam. No nie, pomagam Precelkowi. Dzięki. Wycelowałaś? Uważajcie z góry, tak. Ale jaka horda leci na dół. Kurde. Zejdźcie Jezus, na tym dachu. Nie, nie wyjdziesz na tym dachu. Idziemy, schodzimy stąd, czy co? Ja muszę wycelować w drugą. Aha, to bronimy, musimy cię bronić. Teo, niech Teo strzela. Dobra, to bronimy Teo, tak. Tylko, że tam nie mogę podejść nawet. Dobra. No ja stoję przy Teo, ja stoję przy Teo. Teo, jedziesz z nimi. Dobra, chyba już, słuchajcie. Ponownie wyceluj i wystrzel z działa, jest napisane. Okej, dobra, to brońcie. No. Bronimy. Ja mam full HP, bo sobie teraz ich cisnę. Ja bym musiała się podleczyć zaraz, ale a ty musisz katapulty niszczyć ich, czy jak? Tak. Ja trzymam E i ta armata się ustawia. Załaduj działo teraz jest. No mam tylko... Musimy kulę armatnie przynieść. Aha. I mamy znacznik gdzieś tam. Biegniemy wszyscy razem może, tak. Co? Na dół. Tylko żeby nie spać tak, wiecie. Bercia, idziesz? Idę, znaczy biję, ale idę. Ja tu zeskakuję. Są jakoś, da się tu przejść? Ja zeskoczyłem na dół. Tu jest amunicja. Przybory medyczne tu są. Wezmę. Widzisz się? Ktoś chce. Nie, bierz. Ja jestem przy kuli armatnej. Ja też jestem. Ja biegnę tam. O, jesteś przy samej. Ja też. No jesteście gdzieś tu, no. Macie? Mam, ale dobra, to musicie bronić, nie? Bo, ja nie to jest mogę... tak jak beczka, tak? Tak. No to biegnę. Dobra, lecz to. Biegnę. Biegną za nami, ja ich tu zdejmuję. Dobra, od boku. A ty z tym możesz skakać, czy nie bardzo? Mogę. A, okej. Dobra, chyba się skończyli na razie. Dobra. No nie, no biegną trochę jeszcze tu. Jak ja tu mam? Dobra, jest. Wystrzel działa, dobra. A ile tych katapult zostało? One się respią na nowo. W sensie, to jest czwarta jakby. I chyba padło, bo... Przełam oblężenie? No. Dobra, wyskak... O, masakra. Damy radę. Gdzie oni tam biegną na dół? Ja mam pixel życia. Właśnie nie wiem, co im się dzieje. To samo. No to stawajcie za mną i zapraszam. Dobra, idziemy razem, słuchajcie. Trzymać się w kupie, bo jak... A ktoś... gdzie jest znacznik? Gdzie mamy iść? No nie wiem, przed siebie chyba tam na to, oblężenie gdzieś, nie? W sensie na te katapulty? Cholera wie. No dobra, to chodźcie, zejdziemy na dół. Dobra. Tu jest zejście chyba jakieś. No, tu gdzie Teo, no. Ale tu nie da się. Tu jest przejście. Na dół. Na dół, no. Tu jest drabina. Tu chyba Torgus. Nie, tutaj. Tak? No. Bercia, jesteś? O, faktycznie, coś się otworzyło.
Czekajcie, a tej książki to już nie szukamy tu, tak? Nie, 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 chodź, bo szkoda czasu, mamy po pikselu życia. Dobra, i... dobra, biegnę. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Już nie wiadomo, ile tu nam jeszcze przejdzie, nie? No. Jezu. Już podnoszę, a podnoszę. Ucieknij przez most cieni, końcówka. Dobra. Ja pierdzielę. Most jest na górze i jest blisko. Jednej książki nam zabrakło, no. No ale mamy te dwie super, dobra. Tak, no i dwie zwykłe też mamy, nie? Jej! No. O, jak blisko był, sobie wystarczyło tylko wejść. Ja pierdzielę, liczę na jakieś cudowne rzeczy, słuchajcie. Dostaniesz jakąś fikuśną czapkę. No. Podobało mi się to. Mm-hmm. Fajny poziom, faktycznie. No, ale że też wcześniej nie znaleźliśmy nigdy takiej książki, nie? No. Ale to one są w każdym poziomie? Nie wiem właśnie, one są oznaczone do znalezienia, jakby są na liście, ale czy możesz je znaleźć w każdym poziomie, to nie wiem. No właśnie. No i teraz, ukończona misja na księgę, grimoire jakiś. A ja nie podniosłam tego jednego prezentu, tego jednego dzieła ostatniego. Boże, ile tej modernizacji skrzynek. No fajnie. I znowu ten prezent Ranalda dostaliśmy. Nie zabiliśmy jakiegoś minibossa, nie? Nie ma kostki. Tak, nie było kostki. A no ale też pytanie, czy był, czy powinna być na przykład? No właśnie. Torgus, poszalałeś. No, nice. Dziękuję, dziękuję. A przecież masz 13 poziom, co to ma znaczyć? Ty masz 13. Ja mam niby 12, to znaczy, pokazało mi, że mam 13, ale ty też mi pokazuje 12. Aha. Ja nawet nie zwróciłam uwagi. Dobra. Masz nagrody do odebrania. To my mamy 13, to ten precel ma 14 już, słuchajcie. Aha, no to spoko. Dobra, otwieram skrzynę. Dostałem. Znowu złoty pomarańczowy przedmiot. Znaczy ja też pomarańczowy, no. Drugi pomarańczowy, tym razem naszyjnik. To nie, to ja mam niebieski najlepiej. No ja właśnie też, jeszcze zobaczę z tej drugiej skrzynki. O, jest coś pomarańczowego. Jest? No to ładnie. To jest 100, to też jest 100, to tu nie zmienię nic, tu nie zmienię też nic. A to też nic. Okej. Okay. Przegrzewanie się broni zmniejszone o 20%. Wow. Ale to z przedmiotu? Tak. Wow. Ładnie. On ma niższą moc niż najlepszy, jaki mogłabym wsadzić. Mhm. Ale... I weźcie sobie, odbierzcie nagrody jeszcze za te grimoire, nie? Jeszcze będą kolejne skrzynki. Ale gdzie to odebrałeś? Przy księdza. A mnie tam nic nie wyskoczyło. A mi wyskoczyły dwie gwiazdki do odebrania, dwie skrzynki aż. A jest coś przy wyzwaniach chyba, nie? Tak, przy wyzwaniach, no. Otwieram jeszcze dwie. To ja mam jeszcze chyba trzy. Niebieski, trzy niebieskie przedmioty. A z tej drugiej niebieski, też trzy niebieskie, same niebieskie mi wypadły. Ło, słuchajcie, teraz to ja mogę bić, nie? A ile masz mocy? 238 tylko, bo mówię ci, że ten pomarańczowy jest niższy. No ale on jest o 20 punktów niższy niż mogłabym najlepszy założyć. No wiem, wiem, u mnie też tak jest. Nie? Mhm. Ale są takie strzały standardowe. I jak ja 4, 5, 6, 7 muszę rzucić, żeby pierwszy pasek osiągnąć. Wow, no to sztos. No, teraz to mogę walczyć. Ja mam 242 niby. No, o, jest. Są ale czy są zielone czy niebieskie rzeczy? Niebieskie. No dobra, słuchajcie, jesteśmy w połowie aktu drugiego, jak o, coś. O, no to ładnie nam idzie. No, jeszcze dwie misje chyba nam zostały, czekajcie, sprawdzę. A ile jest aktów w ogóle? Trzy są.
Pierwszy przeszliśmy, teraz jesteśmy w połowie drugiego. W połowie gry jesteś. A nie, słuchajcie, finał teraz będzie drugiego. W następnym odcinku finał drugiego aktu będzie. No to ciekawie. I ciekawie się zapowiada też tytuł misji, będzie wprost do gniazda. Ojej. Bo chyba będziemy chodzić gdzieś pod ziemią. No, pewnie tak. Ale to co, słuchajcie? Fajne topory, więc to też się przyda. To co, kończymy? Myślę, że tak. Dobrze, to słuchajcie, tym razem ja się witałem i wygraliśmy. Więc dziękujemy wam serdecznie za ten odcinek. Było naprawdę ciekawie. Coś nowego odkryliśmy, nie? Te książki. I daliśmy radę, nowe przedmioty. Będziemy kosić na następnym odcinku, w następnych misjach. Tymczasem była ze mną Teo. Byłam. Była Wercia. Byłam. I był Precelek. Byłem. Pa, pa. Pa. Pa.